Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj powiem Wam o reduktorze ciśnienia. Czy warto go montować? Czy jest on zbędny? W naszym przypadku oczywiście, patrząc na to, jak użytkujemy wodę i na komfort tego użytkowania, uważam, że bardzo, ale to bardzo warto zamontować. Jeżeli nie macie, to montujcie, ponieważ reduktor ciśnienia daje stałe ciśnienie na instalacji. Nie ma tak zwanych przebić wody, więc jest to bardzo przydatna rzecz. My wybraliśmy reduktor Calefi. Jedyną wadą, wydaje mi się, tego reduktora jest to, co pokażę Wam za chwilę, że regulacja jego no nie jest taka dosyć komfortowa, bo trzeba używać płaskich śrubokrętów. Widziałem w innych reduktorach, że wystarczy sobie ręką po prostu w pokrętło przekręcać i wtedy redukujemy ciśnienie. Tutaj u nas 3 bary z zupełności wystarczają. Nie ma jakby dyskomfortu, że ta woda leci zbyt wolno. Kolejną zaletą jest to, że reduktor, jak sama nazwa mówi, redukuje ciśnienie, czyli jeżeli są przebicia z wodociągów, to też on zatrzymuje je, nie dopuszcza, aby większe ciśnienie z zewnątrz wpadało do instalacji. Tutaj kolejnym, myślę, najważniejszym plusem jest też to, że bardzo, ale to bardzo zauważalne jest zużycie wody, jest dużo mniejsze i to jest też, wydaje mi się, ekonomicznie bardzo fajna sprawa. Za chwilę sobie pójdziemy, pokażę Wam, jak wygląda to u nas na instalacji, żebyście sobie zobaczyli. Tu mamy ten reduktor, o którym wspominałem, wskazuję Wam palcem. Jest reduktor, jest filtr sznurkowy i później podłączenia do zmiękczacza wody. To, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o regulację, no to problem bardziej polega na tym, że tutaj musimy włożyć płaski śrubokręt i przekręcić. Na to nie zwróciłem uwagi, w niektórych widziałem reduktorach, po prostu ręką łapiemy i przekręcamy, zmniejszając lub zwiększając ciśnienie. W tej chwili mamy no niecałe 3 bary i w zupełności to nam wystarcza. Cały ten reduktor jest z mosiądzu. No i tutaj jak na razie fajnie się to, mówię, sprawdza. Dodatkowo, tak jak byśmy odkręcili sobie tą szarą pokrywkę, mamy tam włożony filtr. Tam ten filtr trzeba, tak wiadomo, raz na jakiś czas wyczyścić. I tutaj dodatkowo, dla tych, co nie wiedzą, jak działa reduktor, no to jest też tutaj taka sprężyna, która po prostu blokuje nam tą wodę. Na co też warto zwrócić uwagę, to to, że jeżeli macie duże ciśnienie, to reduktor wstawiamy przed sznurkowym filtrem. Zabrakło mi tego słowa. Ze względu na to, że te filtry podstawowe, takie jak my mamy z tym niebieską główką, to mają maksymalnie 8 barów, jakby są w stanie udźwignąć. Później może zrobić się bum i kłopot. Wiem, że niektórzy też wstawiają filtr, reduktor, filtr i później jeszcze dodatkowo bakteryjną taką lampę. No ale wydaje mi się, że to chyba bardziej przy studniach, to przy domu, którzy mają właśnie swoje ujście wody. Przy wodociągowych nie ma aż takich chyba zanieczyszczeń i nie trzeba aż tak głęboko iść. Tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Jeżeli macie jakieś swoje sugestie, również piszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.